Cześć tu! Oluś i tatuś. Siemanko, niezłe puzzlowanko. Znowuż trzeci odcinek z puzzlami 3D. Zbudowaliśmy już Kaboom City, zbudowaliśmy już Enigmę. Dzisiaj co, Oluś, decydujesz? Dzisiaj Mr. Kinga. Zostanie nam jeszcze ostatni, czwarty odcinek z puzzlami. No zobacz, Mr. Kinga, czy jak to się nazywa, profesorka, czyli pan kiełbasa. Gdyby miał tutaj dziurę. Może ma, no ale zobaczymy. Dzisiaj otwieramy Mr. Kinga, gdzie jest też piesek. I też jest coś do napisania. Okej, okay. Dzisiaj postaramy się to otworzyć sami, czyli będzie to dłużej trwało, więc będzie trzeba mocniej przyspieszyć. I poczekaj, już wiem, że nie możesz się doczekać. Ale zanim zaczniemy, zostawcie łapki w górę, subskrypcję. Kto nie zostawi subskrypcji, subskrypcję i dzwoneczek, ale przede wszystkim łapki w górę i komentujcie, która figurka przynajmniej na razie wam się bardziej podoba. Czy tę auto Enigma, czy Mr. King, którego teraz właśnie zaczynamy budować. Dobra, przyspieszamy, lecimy, no to... Albo nie, poczekaj, jeszcze tylko pokażemy, czy jest wszystko w komplecie, czyli są puzzle do... Ale nie rozrywaj, kochanie. Jest instrukcja. Jest mazaczek. I jest mazaczek do napisania, czyli tam mamy już dwa mazaczki. Tam napiszemy, ha, 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 z jednej strony. No, a z drugiej? A z drugiej wreszcie zrobimy... To nie mów, to powiedz mi, jak będzie przyspieszonko, żeby dla widzów była niespodzianka, tak? Mhm. Okej, okay. A wy napiszcie w komentarzu, co byście chcieli wy napisać. Okej, okay, jest i piesek, jest wszystko, to lecimy. Let's go! W końcu powiem wam szczerze, może tam parę minutek dłużej to nam zajęło niż jak składaliśmy w czwórkę. Jest... Nie, dokładnie 2 minuty dłużej. Dokładnie 2 minuty dłużej, oczywiście przy przyspieszeniu będzie mniej więcej to samo. Jest piesek, a w ogóle ty wiesz, jak ten piesek się nazywa? Ron. Jeżeli ma rację, stawiasz mi kolację, a wy piszcie w komentarzu, czy ma rację. Teraz zobaczcie Mr. Kinga. Oczywiście jest ha, 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 się śmieje, od sasa do lasa, jest mina, zaraz pokażę, bo pokazuje, zobaczcie, ma swoją metalową rękę, ma zwyczajną, do którą można coś włożyć, od góry też jest czadzior i drugiej zrobiłem to, co Enigma, a dokładnie o co chodzi, ma swój płaszcz. Ja no, się tak bawię, że Enigma, no, że Enigma, że Enigma, właśnie zrobiła robota, a Mr. King też zrobił robota. Aha, zrobiłem to samo. Nie zapomnijcie o łapka w górę, subskrypcji, dzwoneczku. A teraz jeszcze dla porównania, wpadajcie na kanał Olusia. Bo jest już pierwszy odcinek. Jest już pierwszy, pewnie niektórzy widzieli. A to jest saszetki? Nie, to nie jest saszetki. To nie jest saszetki. No masz saszetki, trzeba było tego saszetki, żebyś odwidza. Pozdrawiamy go serdecznie. Tutaj zobaczcie, metalowa ręka. Jest prawie toczka w toczka. Wszystkie elementy są zachowane. Oczy też. Dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się, kochani buziaczki. Pa, pa. Pa.